Słowa Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus razem z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten, słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł: Zawołajcie go. I przywołali niewidomego, mówiąc mu: Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: Co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: Rabbuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Jak miał na imię niewidomy z dzisiejszej dobrej nowiny? Tego tak naprawdę nie wiemy, chociaż ewangelista notuje Bartymeusz. Imię to możemy przetłumaczyć jako Bar, czyli syn, i Timos, czyli ktoś szanowany. A zatem wiemy jedynie tyle, że jest on synem kogoś szanowanego w mieście, albo że jego ojciec miał na imię Tymeusz. Jeśli Biblia nie podaje nam imienia bohatera opowiadania, to wyraźny znak, że w to puste miejsce powinniśmy włożyć własne imię i w ten sposób spróbujmy odczytać tę dzisiejszą dobrą nowinę. To my jesteśmy niewidomymi, ludźmi, którzy nie potrafią widzieć Jezusa, a przez to nie widzą zupełnie nic. Słyszeliśmy wprawdzie o Jezusie i bardzo chcemy Go spotkać, pragniemy Go zobaczyć. Warto wczuć się w tę scenę, poczuć skwar upalnego południa, usłyszeć odgłosy kupców handlujących na pobliskim targu i starców prowadzących dysputy w bramie. Jak się czujemy, zupełnie niczego nie widząc? Co czuje nasze serce, kiedy usłyszeliśmy, że to Jezus wychodzi z miasta przez bramę, przy której siedzimy? Czy serce nasze nie bije szybciej? Potrzeba, abyśmy wołali tak, jak On to czynił. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Trzeba, abyśmy usłyszeli odpowiedź Jezusa, poczuli Jego dotyk, spojrzenie i pozwolili Jezusowi, aby dokonał w nas uzdrowienia wzroku. Poddajmy Jezusowi nasze życie i otwórzmy się na Jego plany względem nas. Może już najwyższy czas, abyśmy porzucili żebractwo, a wyruszyli w drogę za Jezusem.